No więc stało się. Spakowałam to, co najważniejsze, do walizki i wyruszyłam na drugi koniec świata. Po kilkunastu godzinach podróży, przesiadce i opóźnieniach w końcu dotarłam do pierwszej destynacji mojej przygody, do Korei. Dzień dobry! Elo, elo besties! To jest nasz pierwszy dzień w Korei. Jeżeli zastanawiacie się, czemu jest dzień, a jest ciemno, jest dosłownie godzina 19, tak jakby złapał nas jetlag. Nie wiem, jak to się stało, ale położyliśmy się wczoraj spać, chwilę po północy, wstaliśmy dzisiaj o 18. Jak to się stało? Kurczę, nie wiem. Więc teraz mamy mały problem, bo zmarnowaliśmy dosłownie cały dzień w Seulu. He shoves me in a locker and picks you up right after school. Udało nam się wstać. Jest 12 i już zjedliśmy śniadanko. I teraz jedziemy do, nie powiem nazwy tego, bo nie umiem, ale jedziemy do takiej typowej koreańskiej wioski. Wzięliśmy ogólnie taksi, bo nie mam pojęcia, jak się kupuje bilety na autobus. A nikt mi nie powie, bo nikt nie mówi po angielsku. Więc po prostu wzięłam taksi. Sobie jakieś koreańskie maseczki, bo wiecie, Korean skincare jest dobre. Dlatego chcę sobie coś kupić. Chcę mieć fajne skincare night. Hello! Dzisiaj w końcu widzę się z Wielo. Dla wszystkich nowych, którzy nie wiedzą, kim jest Wielo. Wielo poznałam, kiedy byłam na miesiąc w Pradze w warsztatach filmowych. Mega się zaprzyjaźniłyśmy i obiecałam jej, że kiedy tylko będę mogła, to ją odwiedzę. Ona tu będzie za jakieś 10 minut, więc I'm excited. Bo długo jej nie widziałam. Nie widziałam jej od czerwca, czyli 3 miesiące. To w sumie nie tak długo, ale still. Nie sądziłam, że już się zobaczę, a jednak ją zobaczę i się mega cieszę. Oj, w końcu nie będziemy się czuć z Tomkiem jak debile, bo my nic tu nie rozumiemy. Ona będzie naszym personalnym tłumaczem, więc nie mogę się doczekać. Period. Wish I could wear my feelings on my sleeve. Guys, I'm going to be all
on her YouTube. Yeah, again. You put the beer thing like that. Like I said, like I'm gonna kill you. Hey guys. Daria, she's going to Korea soon. She promised if she doesn't come to Korea, then I'm gonna kill her. I think that's illegal, Bielo. You can't kill me. I did. That's why I'm here. So Bielo can finally kill me. They're so annoyed. Look at them. Sauce? Ridiculous. Guys, we don't have a sauce. Yellow, what do we have to do? We have to kill them. Kill who? Them, because they didn't give us sauce. Yeah, I'm gonna kill them because they didn't give us fucking sauce. Yeah, it's gonna be crime on camera. Stay tuned. But baby, that was never true. It's not personal. It's everything you put me through. I was so tangled, but I'm finding my way out of the puzzle. Po zobaczeniu, jak wygląda klub w Korei, zatrzymaliśmy się przy Ramen Convenience Store, który jest otwarty 24/7 i dosłownie polega na tym, że wchodzicie i możecie sobie kupić każdy ramen, jaki sobie tylko wymyślicie. Jest on mega tani, jest też dużo dodatków, które możecie sobie dodać, na przykład ser albo kiełki, kimchi i po prostu to jest takie samoobsługowe, nikogo tam nie ma. Sami sobie skanujecie, kupujecie i robicie własny ramen, co jest w ogóle mega zabawą i to było jedno z moich ulubionych doświadczeń w nocy. Dzisiaj jest nasz przedni dzień w Korei. Zjeżdżamy. Ogólnie byłam smutna, ale idziemy do więc nie jestem smutna. Teraz widzimy się z Bielo i jej chłopakiem. Ogólnie nie mam widzę i nie mam pojęcia, czy mnie w ogóle wpuszczą. Nie puścili nas. Jest mi bardzo przykro. Jestem załamana.
Powiem wam, że jak edytowałam ten filmik, to po prostu aż zatęskniłam za Koreą, bo już mnie niestety tam nie ma. Seul to było tak przepiękne miejsce, dosłownie z jednej strony mega nowoczesne, po prostu wyglądała taka 10 razy lepsza Warszawa, a z drugiej strony było mega tradycyjne, po prostu było czuć tą historię i kulturę Korei, kiedy po prostu stałeś tam na ulicy. Mnóstwo dobrego jedzenia. Jedynym minusem było to, że ludzie nie mówili po angielsku, ale i tak się dało dogadać, więc jakby whatever. Odwiedziłam Koreę tylko w sumie przelotnie, to nie była moja główna destynacja. Zatrzymałam się tutaj dlatego, że właśnie miałam moją przyjaciółkę, którą chciałam odwiedzić i szczerze Korei w ogóle nie planowałam na początku mojej podróży, więc to wyszło też bardzo spontanicznie, że się tam jednak zatrzymam, ale po prostu zakochałam się. Jakby I'm in love, ja muszę tam wrócić. Jeszcze nie wiem kiedy, ale muszę tam wrócić, bo po prostu jestem in love z Koreą, więc mega się cieszę, że tam pojechałam. Naprawdę, miało mnie tam nie być, ale byłam i się zakochałam. A teraz lecimy dalej do kolejnego miejsca, w którym zostanę już na dłużej, bo ponad miesiąc. Także let's go!